Bogu niech będzie chwała, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Halleluja. On jest godzien, on jest uwielbiony. Nasz Pan Jezus Chrystus, który nas wykupił, który nas przeniósł ze śmierci do życia wiecznego. I chcę się podzielić Słowem Bożym z wami, które Bóg kładzie na moje serce, abyśmy mogli razem rozważać, abyśmy mogli razem poczytać. Chcielibyśmy otworzyć Księgę Izajasza, 11 rozdział. Będziemy czytać proroctwo o Jezusie Chrystusie. I wyrośnie różdżka z pniajsa jego, a pędz z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Wiecie, niesamowite, wspaniałe słowo. Boże słowo jest tym, co nas karmi, co nam daje siłę i co nam daje życie. Amen. I ja się tak bardzo cieszę, że to słowo, które Bóg zapisał, które Bóg przygotował dla nas, ono jest życiem dla nas. Ono jest dla nas życiem, ono jest pokarmem na każdy dzień. I chciałbym powiedzieć, że to słowo w ostatnim czasie w szczególny sposób przeniknęło moje życie. Chociaż znałem go od dawna, to w ostatnich, może powiedzieć nawet dniach, na nowo przypomniał Duch Święty, żeby zwrócić uwagę. I chciałbym na początek powiedzieć, jest tu mowa o Jezusie Chrystusie. Jest proroctwo powiedziane, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, jak będzie wyglądała Jego służba, Jego życie. Spocznie na Nim Duch Pana. Jest tutaj, jeżeli byśmy policzyli tego, Duch Święty przejawia się jakoby w siedmiu rodzajach. Duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, poznania i bojaźni Pana. Jeżeli byśmy to policzyli, jest tego siedem. Siedem to jest wspaniała liczba w Słowie Bożym, w Biblii, w Bożym Królestwie. Siedem to jest liczba pełni. Inaczej to jest liczba Ducha Świętego, liczba pełni Ducha Świętego. I wiecie, już samo to w sobie daje mi wielką radość, że kiedy Duch Święty przychodzi, a jest między nami, jest tutaj wśród nas, jest w was, jest w nas, to Duch Święty jest w pełni. On nigdy nie jest ograniczony, nigdy nie jest podzielony, nigdy nie występuje w jednej postaci, ale On zawsze przychodzi w pełni. Halleluja. I Duch Święty, ten, który jest wśród nas, który jest... aby kiedy uwielbialiśmy Pana, kiedy wywyższaliśmy Jego imię, imię Ojca, imię Jezusa Chrystusa, kiedy uwielbialiśmy w Duchu Świętym, to On w nas wykonuje pełnię. I jest tutaj powiedziane tak, spocznie na Nim Duch Pana, jest w pierwszej osobie, Duch Pana w pierwszej osobie. Kiedyś czytałem Dzieje Apostolskie i tam było napisane, że Duch Pana wyraźnie przemówił do Kościoła, odłączcie mi Barnabę i Pawła, to służby, do której ich powołałem. Duch Pana, czyli ten Duch, który w pierwszej osobie mówi do nas. Wielokrotnie my, kiedy słyszymy Słowo Boże, kiedy Bóg do nas mówi, albo podczas modlitwy, albo gdziekolwiek indziej w uwielbieniu, czy w zgromadzeniu, słyszymy głos Boży i szukamy Słowo Boże, zauważamy, że to Bóg przemówił do mojego serca. Mieliście takie przeżycie? Amen, halleluja. Macie takie przeżycia, bo Bóg mówi. Bóg chce mówić, ważne jest, abyśmy Go usłyszeli. Więc Bóg mówi w pierwszej osobie, jest Tobą tak zainteresowany. Każdym z nas, On chce mieć z nami relację i społeczność. I On do nas mówi. Jak można mieć relację bez rozmawiania? Nie można mieć. Bóg chce mówić do nas. I On jest Bogiem żywym, On jest Duchem Świętym, który mówi w pierwszej osobie do Ciebie. Jeżeli ma coś ważnego do powiedzenia, to On nie powie tego w mieście, na rynku, na tablicy, nie ogłosi tego, ale przyjdzie do Ciebie i powie Tobie. To jest Duch Święty, Duch Pana. Następnie czytamy Duch Mądrości i Rozumu. Wiecie, zastanawiałem się długo nad tym i bardzo, bardzo zaskakuje mnie precyzja i niesamowita Boża manifestacja, Boża mądrość w tym wszystkim, że łączy te dwa, łączy parami jakoby następne działania Ducha Świętego. I chciałbym króciutko tylko powiedzieć, Duch mądrości i rozumu. Następnym przejawem. Nie można tego oddzielić osobno. Myślałem długo nad tym, dlaczego to jest i następne i. Dwa, dwa i dwa. Dlatego, że kiedy pomyślałem sobie, przypomniał się mi taki przykład z mojego życia, żeby wam zilustrować. Może to będzie taki błahy przykład, ale opowiem wam pewną historię. To się powtarza często w moim życiu. Pracuję w zawodzie, jakim pracuję, naprawiam auta. I wiecie, dużo ludzi przychodzi do mnie do warsztatu, przychodzą i kiedy oddają kluczyki, żeby naprawić ich samochód, to rozbrzmiewa się taka rozmowa. I słuchajcie, spróbuję wam zademonstrować. Przychodzi ktoś i mówi tak, w moim aucie jest taki, a taki problem. Nie działa, nie świeci, powiedzmy. Coś nie świeci, nie działa. Przeczytałem w internecie. Dzisiaj jest taki czas, że można wszystko przeczytać. Można porozmawiać z ludźmi przez internet. Można się dowiedzieć bardzo wiele. Więc ludzie korzystają z tego i to jest dobre.
To jest mądrość. I właśnie ktoś tak opowiada, często opowiada mi. Przeczytałem o tym, patrzyłem się do mojego samochodu. Było wszystko podobnie. Wydaje się, że wszystko jest tak, jak ma być. Kiedy to przeczytałem. I wiecie, oni używają takich mądrych zwrotów, że ja w tym momencie robię taką poważną minę, bo w niektórych momentach nawet nie wiem, o czym mówi. Ale robię poważną minę, patrzę się na niego, żeby go wysłuchać i kiwię głową, że rozumiem, o co mu chodzi. Ale tak naprawdę to chciałbym mieć jego wiedzę w tym momencie. Wiecie, i kiedy mówi o tych fachowych, nazewnictwie fachowym, to próbuje się wsłuchać i wysłuchać. I kiedy już wypowie te teorie, te wszystkie mądrości, to co tam przeczytał, to naprawdę ważne rzeczy. I ja w tym momencie żałuję, że w szkole nie byłem taki uważny na tych lekcjach. To wiecie, to wyposłucham na końcu i mówię mu, może sobie jakoś dam z tym rady. I wiecie, nie chcąc jakoś chwalić czy coś tak w tym rodzaju, ale w takim wypadku bierze się zwykłe, stare narzędzia, takie normalne narzędzia. Bierze się, próbujesz, robisz czynności, zwykłe czynności i to zaczyna działać. I ja bym chciał powiedzieć, że to jest taka ilustracja mądrości i rozumu. Jest wiele mądrości. Jest wiele mądrości, kiedy wiemy bardzo wiele, bardzo dużo wiemy, ale nie wiemy, jak to uruchomić. Nie wiemy, jak zadziałać w tym momencie. Dlatego Duch Święty przychodzi nie pojedynczo, ale przychodzi w parze. Duch Święty dwa działania za jednym razem. On przychodzi jako mądrość i rozum, jeżeli my właśnie przyjdziemy do Niego. Amen? On nas nie zostawi sami z naszą mądrością, a nasze życie nie działa. Nasze życie nie chce zaświecić. Przecież ja wszystko wiem, to jest nawet przeczytałem to kilka razy, a pomimo to nie działa. Dlatego On przychodzi jako zrozumienie, żeby zrozumieć to i umieć to wprowadzić w czyn, umieć to wykorzystać. Następny znowu jest w parze. Duch rady i mocy. Duch rady i mocy. I chciałbym znowu zilustrować. To tylko moje wyobrażenia. Kiedy rozważam Słowo Boże, to moje wyobrażenia. Ale może wam to pomoże. Wiecie, byliśmy kiedyś na wycieczce. Pojechaliśmy w góry i mieliśmy mapę. Mieliśmy zaznaczone na mapie, zawsze są szlaki turystyczne. Chcieliśmy pokonać dosyć daleką z rodziną. Chcieliśmy pokonać dosyć daleką trasę. I kiedy na mapę popatrzyliśmy się, na mapie wyglądało fajnie, trochę tak kręte i tak to wyglądało dosyć ładnie. Ale wiecie, te kolory na mapie znaczą, tam na przykład zielone to jest nisko, żółte to jest trochę wysoko. Kiedy się zbliża do czerwonego, znaczy się, że jest dosyć wysoko już. I ja nie zwróciłem uwagi na te kolory, ale na mapie było wszystko narysowane. Był kolor szlaku turystycznego, było nawet dróżka narysowana, ścieżka, nawet jakieś miejscowości koło tego napisane. I szliśmy, nie znaliśmy terenu, ale szliśmy, mieliśmy mapę. Duch rady. Mapa to jest Duch Rady. Duch Święty jest tym, który zna drogę. I to jest wspaniałe, że kiedy my idziemy, On jest tym, który zna drogę. On nie jest ten, który wprowadzi nas gdzieś źle. Zawsze zna drogę. Ale jest tutaj połączone razem i mocy. Duch Rady i mocy. Wiecie, kiedy szliśmy, rozmawialiśmy, w pewnym momencie zobaczyłem, że jest takie podejście, że mi kolana zadrżały. I dlatego Duch Święty jest ten, który zna drogę, ale też daje ci moc, aby tam wejść. Gdyby tylko znał drogę i pokazał ci tę drogę, to mógłbyś zostać pod tym szczytem. Ale On nie zostawi ciebie pod szczytem, dlatego że On zna drogę i On też daje moc. Halleluja. Nie chcę nawet mówić, co by się stało, kiedyby to odwrócili na odwrót, kiedybyś miał moc, a nie znał drogi. Nawet może nie mówmy o tym. Ale przyjmijmy tę ilustrację. Takim jest Duch Święty. Kiedy przychodzi, On ci wskazuje drogę. Kiedy przychodzisz do Niego, On ci wskazuje drogę, ale też daje ci moc, aby pokonać tę drogę. I ostatnie dwa, jest napisane, Duch Święty przejawia się w duchu poznania i bojaźni Pana. Duchu poznania i bojaźni Pana. Poznanie jest bardzo czymś cennym, jest bardzo ważnym. Poznanie to jest coś takiego, kiedy czytasz, kiedy masz obecność, masz relację z Panem, kiedy szukasz Bożej obecności. Duch Święty objawia ci pewne rzeczy. I ty sobie myślisz, niesamowite rzeczy. Jak ja mogłem wpaść na taki coś? Ja tego wcześniej nie rozumiałem. To musiało przyjść z nieba. I właśnie poznanie jest czymś objawionym przez Boga. Ale wiecie, jest tutaj niebezpieczeństwo pewne. W liście do Koryntian jest napisane, że poznanie robi to, że nadyma. Poznanie bardzo często robi to, że wydaje ci się, że przez to, że coś więcej wiesz, więcej poznałeś, Bóg ci coś więcej objawił, to jesteś kimś lepszym. A właśnie w Królestwie Bożym wcale tak nie jest.
I dlatego tu jest połączone znowu z następnym i bojaźni Pana. Halleluja. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić. O bojaźni Pana. I bojaźni Pana. Te wszystkie rzeczy zapamiętajmy, zapiszmy, żyjmy nimi. Kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, to jest wspaniałe. Ale chciałbym powiedzieć, jest tutaj bardzo szeroki temat. Kto ma większe poznanie, większe objawienie, mógłby rozwinąć ten temat szeroko. Ale ja bym chciał, Bóg mnie dotknął, abym mówił na temat bojaźni Pana. To jest bardzo mi potrzebne i wiem, że ma na pewno każdy z was potrzebuje bojaźni Pana. I jest tutaj napisane, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Jako od wszystkich z tych rodzajów Ducha Świętego, wszystkich tych objawień Ducha Świętego, jak tutaj czytamy, jako jedyne doczekało się komentarza i nie jest zostawione same. Popatrzcie, jest Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana, ale na tym nie jest koniec. Jest pisze dalej, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Jezus Chrystus będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Jezus Chrystus, ten, który miał przyjść, jest tutaj napisane, że On, w Nim będzie się przejawiać moc Ducha Pana. Wszystkich tych rodzajach i w bojaźni Pana tak samo. Zadaję sobie pytanie, skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, dlaczego potrzebna mu bojaźń Pana? A właśnie dlatego, że jest bardzo ważna. Bojaźń Pana. Chciałbym je spróbować w króciutki sposób wytłumaczyć. Nie jestem w stanie wytłumaczyć w ciągu pół godziny ani godziny i nie jestem w stanie więcej mówić niż pół godziny czy godziny. Ale wiecie, kiedy będziemy szukać w naszych domach relacji z naszym Bogiem, kiedy będziemy czytać Słowo Boże, to znajdziemy, co to jest bojaźń Pana. I będziemy to szukać każdego dnia. I kiedy już lata będą posuwać się coraz dalej, będziemy coraz starsi, to będziemy coraz lepiej rozumieć bojaźń Pana. A bojaźń Pana sprawia, że zaczynamy żyć w Jego obfitości. I wiecie, chciałbym wam zdradzić jedną tajemnicę. Kiedy wczoraj wieczór siedziałem nad Słowem Bożym, wzruszyłem się. Bóg pokazał mi niesamowity obraz. Przez całe Słowo Boże nic nie jest tak mocno nagrodzone błogosławieństwem, obfitością, bogactwem i najlepszymi rzeczami, jak bojaźń Boża. Halleluja. Nic nie jest tak mocno obdarzone, nic nie jest tak mocno obdarowane, nic nie jest tak mocno wynagrodzone przez Boga. Bóg tak jakby zrobił taki wzór, powiedział, w bojaźni Bożej odblokowuje całe błogosławieństwo niebios i ono się zlewa. Halleluja. Czym za tym jest bojaźń Pana? Zadaję sobie pytanie, Boże, ja to chcę mieć. Czym jest bojaźń Boża? Co ona przedstawia w moim życiu? Wiecie, zauważyłem, że przez ostatni rok czytałem bardzo dużo przypowieści Salomona. Tam jest niesamowicie dużo mówione o bojaźni Pana. Prawie każdy rozdział przedstawia bojaźń Pana. Przypowieści Salomona, czytajcie. Wiecie, zauważyłem też przez ten rok, wy to na pewno wiecie od dawna, ja wpadłem na to dopiero teraz, że 31 rozdziałów, fajnie się czyta każdy dzień jeden rozdział. Na każdy miesiąc możesz czytać, tak dorywczo sobie, tak do kawy przeczytać sobie jeden rozdział. A bojaźń Boża, naprawdę mądrość Boża, która tryska z tych rozdziałów, z Słowa Bożego, z przypowieści Salomona, ona jest bez ceny. Jest to coś, co przekracza moje myślenie. Halleluja. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Jezus Chrystus. Dlatego chcielibyśmy otworzyć list do Hebrajczyków. Skupmy się na Jezusie Chrystusie. Ten, który mówi, że będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. List do Hebrajczyków 5, 7, 8. Za dni swojego życia, mowa jest o Panu Jezusie, w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Zauważamy? Dlaczego został wysłuchany Pan Jezus? Dla bogobojności. Jaka cecha towarzyszy naszemu Panu, Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi? Bojaźń Boża. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Niesamowite słowa Boże. Kiedy czytałem, nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Dla bogobojności. Przed Jezus Chrystus, ten, który przyszedł z nieba, który przyszedł z obecności Bożej, z pełni chwały, dla bogobojności został wysłuchany. Jest mowa tutaj o ogrodzie Getsemane, kiedy zanosił wołanie, kiedy zanosił modlitwę z wołaniem, ze łzami, a jego łzy wyglądały jak krople krwi. Do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany.
Wydawało mi się, Pan Jezus modlił się, Panie, jeżeli, Ojcze, jeżeli możesz, oddal ten kielich ode mnie. A tutaj jest napisane, i został wysłuchany. Słyszycie to? I został wysłuchany. Pan Jezus się modlił, a Jego modlitwy zostały wysłuchane. Pomyśleć byśmy mogli, to dlaczego Ojciec nie oddalił tego kielicha od Niego? Dlatego, że została Jego modlitwa wysłuchana. To był doskonały plan. On poddał się woli Ojca. On nie zostawił swojej woli, ale poddał swoją wolę woli Ojca. I został wysłuchany dla bogobojności. To jest bojaźń Boża. Że nie patrzysz na to, co dla Ciebie by było dobre, ale patrzysz na to, co chce Bóg. Halleluja. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Musimy to przeczytać, bo to jest bardzo ważne. To miejsce musimy trochę szerzej zrozumieć. Ewangelia Łukasza 9, 23. I znowu Pan Jezus. On jest przewodnikiem, On jest mistrzem, On jest kimś, kogo bardzo, bardzo kocham. Jezus Chrystus. Nie ma lepszego obrazu, nie ma lepszego przykładu. Jest wielu mężów Bożych w Słowie Bożym przytoczone, ale ja bym chciał się skupić na Jezusie Chrystusie, który jest najlepszym dowodem bojaźni Bożej. W Jego życiu każdego dnia przejawiała się bojaźń Boża. I czytamy tutaj Łukasza 9:23. I powiedział do wszystkich, popatrzcie, Pan Jezus czasami mówił do uczni, czasami mówił do faryzeuszy, czasami mówił do tłumów, którzy byli głodni i czekali na chleb. Ale tutaj powiedział do wszystkich. Wszyscy, którzy byli wokoło, On mówi do nich i mówi do Ciebie tak samo, jak tutaj jesteś. Myślisz może, że przyszedłeś tylko posłuchać na chwilę, ale Bóg mówi do Ciebie. Dzisiaj to Ci mogę powiedzieć. Powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla Mnie, ten ją zachowa. To są takie dosyć ciężkie słowa dla nas. A wiem, dlaczego są ciężkie dla nas. Są tutaj trzy warunki. Pan Jezus powiedział, że ktoś chce pójść za Mną, to po pierwsze, musi zaprzeć się samego siebie. Po drugie, musi każdego dnia wziąć krzyż swój i po trzecie, może iść za Mną. Chcielibyśmy trochę zbliżyć sobie, co to znaczy? Tak znowu na nasz obraz, kiedy powiedziałem zaprze się samego siebie, no co to może znaczyć? Najlepsze wytłumaczenie na tego, kiedy chcemy zaprzeć samego siebie, to jest powiedzieć naszej naturze, naszej duszy nie. Wiecie, jesteśmy tak skonstruowani, że mamy ciało, pięknie wyglądacie, uśmiechnięci, ładnie wyglądacie, to nasze ciała, to spotykamy się i widzimy, nasze oczy widzą siebie nawzajem. Mamy duszę, to co czujemy, to co chcemy, to co byśmy chcieli, to co odczuwamy, to są nasze uczucia, to jest nasza dusza i mamy ducha, który Jezus Chrystus zbawił na wieki. Amen? Halleluja. Duch się ma dobrze. Duch uwielbia Pana. On zawsze chce uwielbiać Pana. On jest odkupiony i On jest zawsze blisko Boga. Ale nasza dusza nie jest zawsze blisko Boga. Nasze uczucia często mówią, nie chce mi się. Nie chce mi się. Wiecie, dzisiaj, kiedy przypomniałem sobie, uwielbialiśmy Pana, to pomyślałem sobie takie słowo. Jest napisane w Słowie Bożym, że chcę, aby mężczyźni na każdym miejscu zanosili modlitwy z podniesionymi rękami do góry. Więc podniosłem ręce do góry, kiedy usłyszałem to słowo tutaj na przodzie i zacząłem uwielbiać Pana. Ale pomyślałem sobie też tak przez chwilę, a czy mi się chce podnosić ręce do góry? Nie chce mi się. I sobie tak czasami myślę, siedząc w zgromadzeniu i sobie myślę, no jeżeli przyjdzie już takie uczucie, takie wewnętrzne, takie wiecie, emocje, taki już będę czuł się, że wszyscy podnoszą ręce i wtedy taki przyjdzie, takie atmosfera przyjdzie do tego, to podniosę i będę z podniesionymi rękami uwielbiał Pana. Tymczasem Ty masz powiedzieć, zaprzeć się samego siebie, powiedzieć nie. Nieważne jest, co moje uczucia mówią. Nieważne jest, co czuję. Ważne jest to, co mówi Słowo Boże. Amen? To nie jest łatwe. To wcale nie jest łatwe tak robić. Wiecie, nam się wydaje teraz i uśmiechamy się, ale to nie jest łatwe. Przychodzisz do zgromadzenia i wydaje ci się, że jesteś zmęczony, że wszystkie stawy ciebie bolą, mięśnie ciebie bolą i podnieś teraz ręce i uwielbiaj Pana. I zaczynasz liczyć, ile to minut będzie trwać uwielbienie. Może wytrzymam. No to jedną rękę tylko podniesę, to potem zmienię, drugą rękę podniesę. A Słowo Boże mówi wyraźnie, podnoście czyste ręce. Wiecie, jest jeszcze napisane czyste ręce do Niego. Więc muszę w domu coś zrobić jeszcze, zanim przyjdę. Halleluja.
Muszę mieć relację z naszym Panem każdego dnia i muszę przyjść z czystymi rękami, żeby je móc podnieść i uwielbiać Pana. Halleluja. Ale tak mówi Słowo Boże. Wielokrotnie nam się coś chce. Chcemy coś osiągnąć, chcemy coś, a Boże Słowo mówi inaczej. Wtedy mówisz nie do swoich zachcianek. I to jest samo zaparcie. Pan Jezus właśnie mówił o tym. Niech przyjdzie, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie. Wydaje ci się, że nie chce ci się uwielbiać Pana, a dzisiaj jestem zachrypnięty, dzisiaj mam słaby głos. I możesz siedzieć, uwielbiać Pana w milczeniu, ale możesz powiedzieć do swojej duszy nie. Zachrypnięty głos też jest ładny. Będzie pomiędzy pierwszym a drugim głosem, gdzieś tam jakiś jedna druga głosu. Amen? Więc będę śpiewał to jedną drugą głosu. Niech będzie zachrypnięty. Był pewien mąż Boży, który strasznie chrypiący głos miał. Kiedy głosił Słowo Boże, raz go w życiu słyszałem i myślałem sobie, że jego krtań już jest na wykończeniu. Kiedy głosił Słowo Boże, cały czas chrypiącym głosem krzyczał. I on cały czas krzyczał. On nie mówił nigdy po cichu. Zawsze krzyczał. I kiedyś, kiedy uwielbienie śpiewało w jego kościele, zaobserwowałem. Lubiłem poobserwować. I kiedy obserwowałem, uwielbienie śpiewało. Piękny był zespół. Naprawdę wszystkie głosy były tak dopasowane. Instrumenty. Śpiewali na wiele głosów i podobało im się to uwielbienie. I pewnego razu on wyskoczył i za kazalnicą złapał mikrofon i śpiewał razem z nimi. I ten skrzeczący głos, tak wiecie, jakoś tam nie pasował gdzieś do tego uwielbienia. I podszedł do niego pewnego razu jeden z jego pracowników, czy drugi pastor, czy ktoś tam podszedł do niego i mówi do niego: słuchaj mnie, kochany bracie, wiem, że ty dobrze głosisz, Słowo Boże, Bóg przez ciebie działa, ale służbę muzyczną zostaw słowikom, zostaw tym, którzy umią to robić pięknie. Niech śpiewają pięknie. I on tak przez chwilę myśli i mówi: ale przecież Pan Bóg stworzył też wrony. Halleluja. Wiecie, dlatego nasza natura, nasze uczucia, nasza dusza mówi często: przecież ty nie potrafisz śpiewać, ty nie masz w ogóle nuty, ty nie masz w ogóle słuchu, to śpiewaj tak jak potrafisz, śpiewaj głośno, halleluja. Mój dziadek mówił, że jeżeli nie umiesz śpiewać dobrze, to śpiewaj głośno, halleluja. Wiecie, dlatego to jest zaparcie się samego siebie. Coś w nas wszystko mówi: ty nie potrafisz, ty nie możesz, ty zostaw to, ty zachowuj się jak należy. Ale ty mówisz nie, skoro Boże Słowo mówi, że mam śpiewać radośnie i uwielbiać Pana, to będę to robił. Amen? Podejmujesz decyzję, zaczynasz to robić. I Duch Święty zaczyna szlifować, zaczyna w tobie używać, zaczyna błogosławić. Przypomina się mi moment z modlitw piątkowych, kiedy na jednym spotkaniu Bóg do mnie przemówił. To słowo, które dzisiaj żeśmy mówili: powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie. Nie wiedziałem o takim słowie wtedy jeszcze. Wiedziałem, słyszałem go na pewno, ale wtedy nie było ono takie wyświetlone dla mnie. I wiecie, zaczęliśmy się uwielbiać Pana. I zacząłem widzieć w uwielbieniu, kiedy śpiewaliśmy pieśni, zacząłem widzieć, jak Bóg jest potężny ponad wszystko. Widziałem burmistrzów, widziałem władze miasta, widziałem władze lokalne, widziałem w mojej wyobraźni, widziałem władze naszego kraju, władze, które rządzą, wiecie, korporacje, coś potężnego, wielkiego, które my nie mamy nawet wpływu na to, nawet nie wiemy, że reklamami, jakimiś tam rzeczami kierują ludźmi, że potrafią mieć władzę, mają wpływ na środowisko, na rzeczywistość, a potem władzę nad nimi jeszcze, potem jeszcze więcej władzy, a potem są prezydenci, a potem nad prezydentami jeszcze są jakieś unie, jakieś nie wiadomo co. I wiecie, kiedy w tej uwielbieniu tak patrzyłem wyżej i już mnie tutaj gdzieś w szyi bolało, bo już było tak wysoko, to popatrzyłem się na to, potem było zwierzchności, a potem patrzyłem się, było długo, długo nic i był Bóg, halleluja. Ponad tym wszystkim, którzy myśleli, że już są tak ważni, którzy byli tak bardzo poubierani, którzy umieli wszystko, którzy umieli rządzić jednym słowem całym światem. Ponad nimi wszystkimi jest Bóg i Jego Królestwo. Halleluja. Ten, który jest ponad wszystko. I zacząłem uwielbiać Tego, który jest ponad wszystko. Zaczęliśmy śpiewać, jak wielki jest Jego Królestwo, jak wysoki jest i że wszystko jest poddane.
wszystko jest poddane pod Tobie. Zacząłem, przypominało się mi Słowo Boże, że niebo jest tronem Twoim, a ziemia jest podnóżkiem Twoim. Więc znowu widziałem tę przestrzeń jeszcze większą, większą. Siedzi Bóg. Halleluja. Pod nogami są wszystkie władze. Ci, którzy są ważni. Ci, którzy kierują. Ci, którzy mają niesamowitą władzę i dzisiaj może podpisują bardzo ważne ustawy. To oni są gdzieś tam pod stopami, a siedzi Bóg na tronie i jest wysoko, wysoko. Halleluja. I zacząłem uwielbiać Tego, który jest najwyższy. Tego, który jest najwyższy. I w pewnym momencie Duch Święty przypomniał mnie, że nie ma nikogo ani równego z Nim. Patrzę się dookoła i nie ma rzeczywiście. Nikogo nie ma na równi z Jego tronem. Jest tylko Bóg. Halleluja. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Halleluja. I zaczęliśmy uwielbiać Tego, który jest najwyższy. W pewnym momencie w naszym uwielbieniu widzieliśmy, że Bóg powstaje. Halleluja. Widziałem, że tutaj na ziemi nie ma nic znaczenia. Tu się zmieniają rzeczy, dlatego że Duch Święty zaczyna działać. Bóg powstaje, kiedy uwielbiamy Jego imię, kiedy wywyższamy Go ponad wszystko, kiedy nasze oczy są skierowane na te ziemskie rzeczy, to nie widzimy Boga. On jest nadal najwyższy, ale my Go nie widzimy. Dlatego musimy chodzić w bojaźni Bożej. Amen? Więc powiedzieliśmy o tym, aby zaprzeć się samego siebie. Pan Jezus powiedział i nie dał tutaj żadnej alternatywy, żadnego wyjścia nie dał. Zauważcie, że w tym słowie powiedział do wszystkich, nie dał ani trochę wyjścia. Nie dał tutaj obejścia, że można jakoś inaczej, ale powiedział, musisz zaprzeć się samego siebie. Kiedy twoje uczucia mówią, ja myślę, że to ty mówisz, nie, wcale nie jest ważne, co ty myślisz. Wcale nie jest ważne, co ty myślisz. Ważne jest to, co myśli Bóg. Kiedy mówisz, a ja myślę, że to powinienem tak zrobić albo tak i mówię tak, to w pewnym momencie mówisz nie dla swojej duszy i mówisz, ważne jest to, co mówi Bóg. Halleluja. A co mówi Bóg na temat tego? Więc zaczynasz szukać Bożej woli. I chociaż to czasami jest bolesne i ciężkie, bo ty byś chciał tak bardzo i wydaje ci się, że masz rację, ale mówisz nie. To jest decyzja. I mówisz to, co mówi Słowo Boże. Zaprzyj się samego siebie. Nic łatwego. Ale musisz to zrobić. Halleluja. Następny krok, drugi krok. Wziąć krzyż swój, brać swój krzyż każdego dnia. Wiecie, zawsze myślałem, że jest to napisane, że wziąć swój krzyż jeden raz w życiu i jakoś naśladować Jezusa. Nie. Tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie. W mojej Biblii jest to napisane. Patrzyłem jeszcze rano, na pewno sprawdzałem, czy to jest tak. Codziennie brać swój krzyż. Co to jest brać swój krzyż codziennie? Panie, przecież ja już się zapieram samego siebie. Ja już się zaprzełem samego siebie. Ja już jestem taki uniżony. Ja już właściwie nie mam żadnego hobby, Panie. Przecież ja się już wszystkiego zaparłem. Ja dla wszystkiego w moim życiu mówię nie. I jeszcze mi każesz krzyż brać. Każdego dnia jeszcze w dodatku. Wiecie, najlepszy obraz jest znowu Jezusa Chrystusa. Jak Pan Jezus wziął swój krzyż? Pan Jezus nie wziął tak, wiecie, wytarł ręce, poszedł do Jerozolimy, wziął krzyż drewniany i poszedł na Golgotę. Nie. To nie było. Wielu ludzi sobie myśli, że każdego dnia brać krzyż, to może na łańcuszku powiesić krzyżyk. To jest fajny gest. Nie wstydzisz się tego, że jesteś chrześcijaninem. Ale wiecie, to nie jest branie krzyża każdego dnia. Słyszałem też takie wypowiedzi, że brać krzyż każdego dnia to cierpieć. To wyrzekać się za wszelką cenę, głowę skłonić na dół, być taki pokorny, taki przybity, wiecie, cały czas niesiesz ten krzyż. To też nie jest niesienie krzyża. To jest pozorne tylko. Wielokrotnie bardzo mylne. Brać krzyż Jezusa, brać swój krzyż i naśladować Jezusa każdego dnia, to jest to, co zrobił Pan Jezus. Wiecie, kiedy On poszedł do ogrodu Getsemane, On wiedział, że będzie musiał wziąć krzyż. Co zrobił? Modlił się. Halleluja. On się modlił. Modlił się. Pierwszy raz modlił się. Panie, Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Jest to taki wielki ciężar. Grzech całego świata. Nie jestem w stanie. Ojcze, jeżeli to jest możliwe. Wiecie, kiedy modlił się, za drugim razem podchodził i mówi, Ojcze, już wiem, że to jest Twoja wola. Więc ja swoją wolę w tym momencie zostawiam. Czujecie? Słyszycie, co to znaczy brać swój krzyż? Oddawać swoją wolę. I on, łzy lały się, pot z krwią, dlatego, że to było tak ciężkie, oddać swoją wolę. Moją wolą by było, aby to mnie ominęło. Ale Ojcze, Twoja wola niech się stanie, nie moja. I Pan Jezus modli się drugi raz, Ojcze, już wiem, że to jest Twoją wolą. Już wiem, że to jest Twoją wolą, ale tak ciężko mi jest. Tak ciężko mi jest. I podchodzi trzeci raz i mówi, Ojcze,
poddaję swoją wolę Twojej woli. Oddaję swoje życie. Mojego życia już nie ma. Jest Twoja wola. I wtedy Pan Jezus był gotowy wziąć krzyż. Widzimy tę różnicę? On był gotowy wziąć krzyż. Był gotowy w tym momencie wziąć moje grzechy. I Pan Jezus mówi dokładnie do nas. Kiedy już zrobiłeś pierwszy krok i zapierasz się samego siebie. Nie to, co ja chcę, ale mówisz nie do swoich uczuć, do swoich zachcianek, do swoich wymyślnych jakichś sytuacji. To, co ci się nie chce, to, co ci się chce, albo jeszcze co innego. Jakieś masz zdanie, masz rację. Kiedy do tego mówisz nie, to bierz każdego dnia swój krzyż. To znaczy znaleźć się każdego dnia w takim miejscu, kiedy powiesz, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Ojcze, ja bym chciał to zrobić, ja bym chciał to zrobić, ja bym chciał to zrobić. Powiedz mi, czy to jest Twoja wola? I modlimy się, i modlimy się, i nie ma odpowiedzi. Pan Jezus też nie słyszał od razu odpowiedzi. I modlimy się. I mówię, Boże, i chciałbym tam załatwić ten kontrakt. Chcę to załatwić. Wiesz, że to mi do mojej firmy przysporzy wiele finansów, a potem będę mógł obrócić tymi finansami. Wiem, że to, czy to jest Twoja wola. Modlę się. I tak już, wiecie, już chcę to iść podpisać ten kontrakt. I modlę się i pytam się Boga. A nie ma odpowiedzi. I modlę się. I w pewnym momencie modlisz się drugi raz. Gdzieś tam w przeświadczeniu czujesz, że to nie jest Bożą wolą. Ale tak bardzo tego chcesz. Tak bardzo wiesz, że jakby to mogło pociągnąć Twoją firmę do góry. Tak bardzo wiesz, jak to by mogło podnieść Twoje życie. Tak bardzo wiesz, jak to by mogło zmienić Twoje życie. I mówisz, Boże, nie czuję pokoju, ale jeżeli Twoja wola jest, aby tego nie podpisać, aby tego nie robić, to niech ona się stanie. I zróbmy tak po trzeci raz, tak jak Pan Jezus. Aż w końcu, kiedy to boli wszystko. Czy stracę, czy nie stracę, Boże, chcę być posłuszny Twojej woli. Szukajmy Bożej woli. Szukajmy Bożej woli, bo to jest bojaźń Boża. To jest bojaźń Boża, że Ty nie szukasz swojego, ale szukasz Bożej woli. A wiecie, że to najlepsze wyjdzie? Wiecie, że to jest najlepiej nagradzane słowo w całej Biblii? W całym wszechświecie najbardziej nagradzane słowo. Bojaźń Boża. Więc wtedy, kiedy już oddajesz swoją wolę z bólem serca, składasz to i mówisz, Boże, niech Twoja wola się dzieje. Bierzesz swój krzyż. Nie było Ci łatwo i naśladujesz Jezusa Chrystusa. Halleluja. Pan Jezus tam powiedział coś dalej jeszcze. Jeżeli ktoś zachowa duszę swoją, straci ją. Ale kto by stracił duszę swoją? Co jest napisane? Ten ją zachowa. Halleluja. Wiecie, w innym miejscu Pan Jezus inaczej zilustrował to słowo, ale to samo słowo. Powiedział o ziarnie. Powiedział o ziarnie, które tak bardzo daje nam dobry przykład. Ziarenko, jeżeli ono nie umrze, to jaki on jest? Wspaniałe, piękne, prawda? Jest ziarenkiem, które nadal ma moc, aby wydawać owoc. To ziarenko nadal ma moc, aby zakiełkować i rozwinąć się, ale ono jest dalej pojedynczym ziarnem. Więc popatrzmy na to. Jeżeli nie umrzesz, jeżeli nie zaprzesz samego siebie, jeżeli nie weźmiesz swojego krzyża każdego dnia, to nie jest raz na całe życie. Każdego dnia swoją wolę podporządkować woli Ojca, woli Boga, to zostanie pojedynczym ziarenkiem. Ale popatrzcie, co się stanie, kiedy je wrzucisz do ziemi, tam, gdzie jest wilgoć, gdzie jest niewygodnie, gdzie nie chciałoby to ziarenko może być. Kiedy go wrzucisz do tej ziemi, o jego nie widać. Tak by chciało być na podium. Tak by chciało być widoczne, żeby go wszyscy podziwiali. Ale kiedy ono się znajdzie tam w niewidocznym miejscu, kiedy ono zacznie poddawać wolę woli Ojca, kiedy to ziarenko zaczyna obumierać, staje się cud. To jest wspaniały cud. Ono, jego skórka pęka. Rozmięknie i pęknie. A z tego ziarenka zaczyna opuszczać pęd. Zaczyna kiełkować. Zaczyna wzrastać i przynosi niesamowity owoc. Halleluja. Takie jest nasze życie. Jeżeli Twoje życie możemy trzymać kurczowo, możemy myśleć, Panie, ja tak chcę, tak zaplanowałem. I możemy tak żyć. Bóg nas nie potępia. On nigdzie nie powiedział, że nas potępi za to i jesteś odsunięty na bok. Ale możesz też inną perspektywę wybrać. Pan Jezus powiedział i właściwie nie dał tutaj wyboru. Powiedział, że jeżeli chcecie iść za mną, jeżeli chcecie, aby wasze życie obfitowało, to musicie zrobić trzy kroki.
zaprzeć się samego siebie, każdego dnia brać swój krzyż i naśladować mnie. Halleluja. Nie możemy naśladować Jezusa, nie robiąc pierwszego i drugiego kroku. Nie możemy tak zrobić. To jest niemożliwe. I musimy po kolei, każdego dnia poddawać moją wolę woli Ojca. Ja wam powiem, że kiedyś myślałem sobie, że to jest ciężkie, że to jest nieprzyjemne, że to jest męka. Przypominałem sobie takie czasy średniowiecza, kiedy biczowali się, kiedy się, wiecie, męczyli, aby poddać swoją wolę woli Ojca. To są bzdury. Poddać wolę Ojca to w to, kiedy zamykasz za sobą drzwi, jesteś w komorze. Pan Jezus krzyczał, powiedziane wołał. Wołał do swojego Ojca. Poszedł na miejsce, gdzie mogło być cicho, gdzie nie musiał nikogo obudzić i wołał. Płakał, wołał i mówi: Ojcze, ja wiem, że Twoja wola jest tak i tak. Ale to jest ciężkie. Wiecie, był w ciele. Pan Jezus był w ciele. I On miał takie same zmagania jak my. My jesteśmy w ciele. Dlatego Pan Jezus przyszedł w ciele na ten świat, aby pokazać, że jest droga do Ojca. Halleluja. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł w ciele, to my dzisiaj byśmy się borykali, myślelibyśmy: Panie Jezu, Tobie to było dobrze, bo byłeś w duchu, byłeś uwolniony. My mamy różne pokuszenia, mamy słabości, mamy choroby, mamy cierpienia. I jak my możemy to uwielbiać Twoje imię? Jak ja mogę zaprzeć się samego siebie i powiedzieć: Panie, przecież mnie tak boli w plecach, jak mogę teraz wyprostować się i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, które spływa. Dlatego, że mówisz do swojej duszy nie. Mówisz: Panie, pomimo tego, że boli, pomimo tego, że cierpię, Ty jesteś uwielbiony. Halleluja. To jest najwyższy stopień chwały, uwielbienia dla Pana. Amen. Halleluja. Wiecie, nie ci, którzy są zdrowi, młodzi, szybko podskakują, wielbią Pana, nie ci są bohaterami w uwielbieniu, ale ci, którzy borykają się z cierpieniami, a pomimo tego oddają chwałę Bogu. To jest najwyższy stopień uwielbienia. Bóg wstaje ze swojego tronu w tym momencie. Halleluja. Amen. Halleluja. Pan Jezus tak powiedział. Wiecie, wróćmy z powrotem do bojaźni Bożej. To jest bojaźń Boża, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze. Najlepiej by było powiedzieć: zatem czym nie jest bojaźń Boża? Czym nie jest bojaźń Boża? Na pewno bojaźń Boża nie jest strachem. Nie jest strachem, że Bóg karze, że Bóg, jeżeli coś złego zrobię, to tylko oczekiwać, kiedy On mnie skaże. I Bóg będzie tylko patrzył, kiedy się mi noga podwinie, to od razu mnie tam schłoszcze, od razu mi zabierze błogosławieństwo. Kiedy coś tam źle zrobię, to od razu błogosławieństwo finansowe mi zabierze. Raz spóźniłem się z dziesięciną i nie mam za co zapłacić rachunku. To nie nasz Bóg, halleluja. Może to ktoś tak robi, ale nasz Bóg nie jest taki. Ja wam chcę powiedzieć, że Bóg daje wzór. Kiedy rozważałem kiedyś tam któregoś dnia, rozważałem sobie na temat, jaki właściwie jest mój Bóg, jaki jest Bóg Ojciec, to wiecie, zauważyłem taki coś, wy to na pewno znacie, ale ja do tego doszedłem dosyć późno. Dlatego chcę się z wami podzielić z opóźnieniem. Zauważyłem, że Bóg dał swoje słowo, dał swoje błogosławieństwo. To tak jakbyśmy wrócili do szkoły i na matematyce był wzór. Był wzór, że tam na przykład powiedzmy x dodać y równa się z. I Bóg dał słowo Boże, Bóg dał doskonałą wolę swoją i powiedział: ci, którzy będą w bojaźni Bożej chodzić ze mną, będą mieli błogosławieństwo. Ja otworzę okna, ja nie będę miał wpływu na to, czy chcę ich zabrać, czy nie. Ja po prostu daję wam definicję i wy wstawcie w nie swoje życie, a wtedy zostanie podany wynik. Halleluja. Amen. Rozumiecie mnie? Chodzi o to, że Bóg w swoim słowie powiedział: jeżeli będziesz przychodził w ukorzeniu, w pokorze przed moje oblicze, jeżeli z bojaźnią i ze drżeniem będziecie sprawować zbawienie swoje, to ja nie jestem w stanie zablokować dla was błogosławieństwa. Ja nie jestem w stanie zablokować konta. Po prostu powiedziałem, że ja je odblokuję. Jeżeli wy zrobicie swoje miejsce dla mnie, jeżeli te warunki, które ja postawiłem swoje Bożym, wy zrobicie, to moje okna niebieskie są otwarte i nad dźwięk tego wykonania wyleje się Boże błogosławieństwo. Halleluja. I tak rozumiem bojaźń Pana. Tak bojaźń Pana. Dlatego Bóg nie jest tym, który nas straszy. Bóg nie jest tym, który nas jakoś zastrasza. Wiecie, następną rzeczą, która nie jest bojaźń Pana, to jest strach przed ludźmi. Bojaźń Pana to jest, że Bóg jest najważniejszy w Twoim życiu. Ja kiedy dostałem objawienie, że strach przed ludźmi to nie jest bojaźń Pana, to prosiłem Boga, żeby przesunął moją sługę o miesiąc, żebym mógł się podporządkować temu słowu, bo tego tak bardzo potrzebuję, ale głoszę tutaj w pierwszej kolejności do siebie.
Wiecie, czasami bardzo często tak bardzo nam zależy na opinii ludzi. Tak bardzo nam zależy, aby wyglądać przed ludźmi, że zapominamy, że tak najważniejszy jest Bóg. Ja zapominam czasami, że to Jemu się chce podobać najbardziej. Że to Jego chcę przedstawić moim przyjaciołom, moim znajomym. Że to Jego chcę przedstawić jako kogoś najważniejszego. Chcę podzielić się z tym, który jest najważniejszy i najlepszy w moim życiu. I często, żeby nie wyjść na dziwaka, żeby nie wyjść na kogoś, kto jest taki oderwany, nie wiadomo skąd, to zamykam swoje usta i staję się taki poważny, taki, no tak jak mówisz, tak jest, żeby jakoś wyglądać przed ludźmi. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę. I tak jesteś dziwakiem i tak, już. Halleluja. I nie musisz się przejmować opinią ludzi. I tak swoje pomyślą, swoje powiedzą. Nie wstydź się Jezusa Chrystusa. Mówię to do siebie. Nie wstydź się Boga, który tak wiele dla ciebie uczynił, który otworzył okna niebieskie. Halleluja. On jest tym, który na pewno jest najlepszy w twoim życiu. Dlatego strach przed ludźmi, to nie jest bojaźń Boża. Nie dbajmy o to, aby ludzie dobrze o nas mówili. Nie zabiegajmy o to. Jeżeli to naturalnie wypływa z błogosławieństwa Bożego, to dzięki Bogu, Jemu za wszystko chwała. Ale nie dbajmy o to, nie zabiegajmy o to. Tak bardzo potrzebuję nie zabiegać o to. Tracę czas na to. Potrzebuję zabiegać, aby Bóg Ojciec był uwielbiony w moim życiu. Halleluja. Wiecie, następną na pewno rzeczą to nie jest bojaźń Boża, to nie jest to, żebyśmy unikali Boga. Bojaźń Boża to jest, kiedy przychodzisz do Jego oblicza. Kiedy zgrzeszyłeś, zdarzy ci się to na pewno nieraz jeszcze w twoim życiu, to nie unikaj Boga. Nie unikaj Boga. On przyjdzie do ciebie i zapyta cię, gdzie jesteś. On wie, gdzie jesteś, ale on się ciebie pyta, bo on szuka ciebie. On kocha ciebie, on tęskni do ciebie. Nie unikajmy Boga, ale przychodźmy do Niego. Psalmista Dawid, król Dawid, najlepiej to umiał powiedzieć. Kiedy zgrzeszył, on powiedział: nigdy w ręce ludzi, zawsze do ciebie, Panie. Nawet kiedy jestem pokalany, zgrzeszony, kiedy jestem brudny, to chcę do ciebie, Boże, bo wiem, że u ciebie jest zbawienie. Bojaźń twoja, bojaźń przed Bogiem uratuje moje życie. Nie chcę uciekać od ciebie. Wiem, że zasłużyłem na karę. Wiem, że zasłużyłem na śmierć, ale chcę do ciebie. Boże, to jest bojaźń Boża. Chcemy zawsze do Niego. Halleluja. Czym zatem jest bojaźń Boża? Tak króciutko może. Wiecie, moje zrozumienie, na ile jest moje zrozumienie, z tym tak, na tyle się chcę z wami podzielić, czym jest bojaźń Boża. To jest tak wielki temat, ale chcę wam zostawić zadanie domowe. Najlepszą część zostawię wam samym. Komorze, kiedy będziecie razem z Panem, z Duchem Świętym. W przypowieściach w jednym miejscu jest napisane: wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i poznasz przypowieści, otwórzmy. Nie chcę tego przekręcić. Przypowieści Salomona, to jest drugi rozdział chyba. Przypowieści Salomona, drugi rozdział. Synu mój i córko moja, jeżeli przyjmujesz moje słowa i zachowujesz dla siebie wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. Halleluja. I uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Moglibyśmy czytać dalej, 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 ale zostawiam wam to do was samych. Najlepsze zostawiam wam do siebie. Halleluja. Czytajmy Boże Słowo. Co to jest bojaźń Pana? Halleluja. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Czy nie zauważamy podobieństwa do Izajasza 11 w tym słowie? Kiedy nakłonisz ucha, kiedy nastawisz, kiedy zwracając serce do rozumu, przywołasz rozsądek, to są dary Ducha Świętego. To jest Jego osoba, osoba Ducha Świętego. To, co czytaliśmy w Izajaszu, to jest Duch Święty. Kiedy nakłonisz ucha, kiedy przyjdziesz do Niego, to wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. A ona jest tym właśnie zaworem, który otwiera Boże błogosławieństwo. Bojaźń Boża, najbardziej nagrodzone przez Boga słowo w całej Biblii. Halleluja. Najbardziej postawa, która Bóg chce nam objawić, że przez bojaźń Bożą jesteśmy naprawdę szczęśliwymi ludźmi. Halleluja. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus ma upodobanie w bojaźni Pana. Bóg Ojciec ma upodobanie w bojaźni Pana. Dlatego, że w bojaźni nie ma lęku, nie ma strachu. To jest miłość. To jest miłość. Czym jest bojaźń Pana? Wiecie,
Jakiś czas temu, może to był rok czasu, mój przyjaciel przyjechał z zagranicy, przyjechał z Norwegii i pokazywał mi zdjęcia. Na swoim telefonie pokazał mi zdjęcia, był tam gdzieś góry, nie wiem czy nie pomylę teraz, jeżeli ktoś tam lepiej zna to, ale chyba góry Troll, coś takiego tam. I wiecie, on pokazywał mi te zdjęcia i jedno zdjęcie przykuło moją uwagę. Kiedy mówimy o bojaźni Bożej, skoro bojaźń Pana to jest święty strach, jest to bojaźń przed Bogiem, który jest potężny, który jest tak wysoko, który jest ten, który jest godzien uwielbienia, który pod swoimi stopami ma wszystko. Skoro On jest naszym przyjacielem, w jednej pieśni śpiewaliśmy, że On jest moim Panem i moim bratem. No tak sobie myślę, no tak jest poufalanie się trochę, nie? Ale właśnie bojaźń Boża łączy te dwie rzeczy. I wiecie, na tym jednym zdjęciu z tej Norwegii, tam gdzieś tam z tych okolic, nie wiem gdzie to tam było, już zapomniałem, to był rok czasu, zauważyłem jedno zdjęcie, które cofnąłem sobie, mówię, poczekaj, muszę na to popatrzeć. I chcę wam go opisać. Był na wysokiej górze, były takie balustrady, barierki, na wysokiej górze, nie pamiętam już, pytałem się go, ile jest ta, była przepaść, bardzo głęboka przepaść, skała. Mogło być ileś set metrów nawet tam na dół. Widziałem tam prom, jakiś taki stateczek był na, bo to jest zatoka, morze. I widziałem, że to była mała łódka, a to był potężny prom. I wiecie, była tak przepaść taka, że ja się patrząc na zdjęcie, czuło się już takie jakieś takie ciarki na plecach. Nie wyobrażam sobie być tam, tak to sobie tylko wyobraziłem, stać tam przy tej balustradzie, przy tej urwisku takim zboczu, aż grozą powiało, wiecie. I pomyślałem sobie, taka przepaść, tak niesamowicie niebezpieczne. Aż taki respekt budziło to we mnie. Ale kiedy odwróciłem to zdjęcie i popatrzyłem się, zupełnie ta sama balustrada, ten sam bok, ale popatrzyłem się w przeciwnym kierunku. Piękny krajobraz. Aż się chciało zachwycać. Zieleń, niebo, zupełnie niesamowite rzeczy. Piękny krajobraz. Wiecie, i zacząłem się zachwycać tym krajobrazem, aż zapomniałem o tej grozie tam, o tym urwisku. Ale kiedy znowu sobie cofnąłem, popatrzyłem się, a z drugiej strony przepaść. Wiecie, ile między tym pięknem, a tym urwiskiem łączyło? Jeden krok. Jeden krok. I pomyślałem sobie, Boże, jak wielki Ty jesteś. Jak Ty jesteś wspaniały, piękny. Jak Ty jesteś bliski mojemu sercu. Jak Ty jesteś bardzo dla mnie łaskawy. A jednocześnie budzi we mnie respekt. Jednocześnie budzi we mnie respekt. Nie wiem, czy to porównanie jest dobre do tej sytuacji, ale we mnie to tak odebrałem to. Wiecie, budzi to święty strach. Boże, jak Ty jesteś wspaniały i wielki. A z drugiej strony, jak wielkim Tyś jest. I wszystko jest poddane Tobie. Dlatego, kiedy przychodzi strach, kiedy przychodzi cokolwiek, co nie jest bojaźni Bożej, to możesz powiedzieć, to jest mój Bóg, który siedzi na najwyższym miejscu i ja wzywam tego, który wstaje, a pierzchają wrogowie. Halleluja. Ten, który jest potężny, który jest cudowny, ale jest też napisane, że jest strasznym Bogiem. To jest ten. I ten święty strach, ten święty żar. Najlepiej to powiedział Jakub chyba w księdze Mojżeszowej, nie będę tego szukał, bo by dużo czasu zajął chyba, ale Jakub, kiedy był u Labana, jest jedno takie słowo tam powiedziane, że Bóg Abrahama, on się pokłócił ze swoim teściem wtedy i on do takich wymiany ostrych słów poszło i on mówi, gdyby Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, ojca mego, przed którym Izaak drżał, nie był ze mną, puściłbyś mnie z torbami. Takie zdanie tam powiedział, puściłbyś mnie z pustymi rękami. Ale dlatego, że Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, który drżał przed moim imieniem, przed imieniem Boga, jest ze mną, nie jesteś w stanie tego zrobić. Wiecie, i tam jest powiedziane w Księdze Mojżeszowej, że Izaak drżał przed Bogiem. Jest więcej miejsc takich, kiedy drżał przed Bogiem. Dlatego, że Bóg jest potężnym Bogiem. On nie jest słabym Bogiem. To jest Bóg, który jest na najwyższym miejscu. Halleluja. Amen. I drżał, Izaak drżał. Tak samo jest powiedziane o Mojżeszu. Mojżesz znał Boga. On wiedział, że jest Bóg. Ale w pewnym momencie, kiedy Bóg się mu objawił, jest napisane, że drżał. Że drżał. On nie mógł patrzeć. Nie mógł patrzeć, drżał. Jego ciało całe drżało. Dlatego, że Boża obecność to wywołuje. Kiedy się zbliżymy do Bożej obecności, to wywołuje święty żar w naszym sercu.
święty strach. Dlatego bojaźń Boża, musimy wiedzieć, że Bóg nasz to nie jest Bóg, który tam ludzie przedstawiają. Pan Jezus to nie ten Pan Jezus, którego na rysunkach obserwujemy. Wiecie, zupełnie inny obraz. Kiedy patrzymy na obrazy, które piękni artyści malują, dziękujemy Bogu za wspaniałych artystów, za piękne obrazy, ale wiecie, w Słowie Bożym jest napisane, że nie miał postawy ani urody. Nie było nic, co by nam się mogło podobać. Tymczasem piękny, wysoki mężczyzna, wyższy o głowę od wszystkich, pięknie uczesany, białoskóry w dodatku, co mnie też zdziwiło. Wiecie, i takie obrazy, jak widzimy, to wydaje nam się, że postawny, niesamowity gość. Przystojny. Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Dlatego, że bojaźń Pana to nie to, co widzą nasze oczy, ani słyszą nasze uszy, ale to, co jest w sercu, co jest Królestwa Bożego. Amen? Halleluja. Nie to, jak głowa jest pochylona na dół, jest pokorą przed Bogiem, ale to, jakie jest nastawienie twojego serca. Kiedy Bóg mówi, to robi człowiek. Halleluja. Niewiele się odzywa, ale to robi. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy chodzili w bojaźni Bożej. Halleluja. Za dni swojego życia w ciele dla bogobojności był wysłuchany Pan Jezus Chrystus i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Jezus Chrystus, ten, który jest moim najlepszym wzorem, który jest idolem w moim życiu, ten, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem, On ma upodobanie w bojaźni Pana. Jeżeli Jezus Chrystus potrzebował bojaźni Bożej, czym bardziej, ile bardziej my, ludzie, którzy jesteśmy słabi w grzesznym ciele, potrzebujemy bojaźni Chrystusowej, bojaźni Pana. Bojaźń Pana to jest uniżyć siebie przed innym. Halleluja. Pan Jezus dał nam proste zadanie, żeby wyrazić uniżenie i bojaźń Bożą, w której się przejawia, dał nam siebie nawzajem. Jak możesz powiedzieć, że żyjesz w bojaźni Bożej, że jesteś pokorny, jeżeli nie jesteś sługą swoich przyjaciół, twoich braci, a nawet ktoś ci na nerwy działa? Bo sobie myślisz, że masz rację. I tutaj znowu wracamy do miejsca samozaparcia. Niech zaprze samego siebie. Ten, który jest największy spośród was, niech stanie się sługą. Królestwo Boże jest niesamowite. Kiedyś pewna matka przyszła do Pana Jezusa i wiecie, zastanawia mnie to słowo, jest niesamowite. Ona mówi, na pozór niesamowicie pokorna kobieta. Przyszła, złożyła Panu Jezusowi pokłon. Wiecie, mało ludzi w tym czasie składało pokłon Panu Jezusowi. Przychodziło wiele ludzi do Jezusa, ale mało kto złożył pokłon. Ta matka przyszła i złożyła mu pokłon. Mówi, mistrzu, nauczycielu. A Pan Jezus nie patrzył oczami. Kiedy ona klęczała, ziemia, głowa przy ziemi, on nie patrzył swymi oczami. Piękna kobieta, matka synów. Złożyła mu pokłon. Wszyscy dookoła myśleli, to pobożna kobieta, bogobojna. Tato ma bojaźń Bożą. I kiedy wstała i mówi, proszę cię, żeby moi synowie byli jeden po prawej, drugi po lewej, żeby byli tak wysoko tam. To nie była postawa bojaźni Bożej. To skłonienie do ziemi, ten pokłon, niekoniecznie był oznaką pobożności bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest w sercu. Bojaźń Boża jest w sercu. Halleluja. Wiecie, żeby to zrozumieć, nie jestem w stanie wam słowami tego powiedzieć. Musicie zacząć czytać Słowo Boże. Musicie zacząć czytać Słowo Boże, przypowieści, psalmy, czytać Ewangelię, czytać księgi, szukać Bożej obecności. Każdego dnia powiedzieć, Duchu Święty, nie jestem w stanie sam tego odkryć, ale Ty mi pomożesz. Halleluja. A On się cieszy. On podskakuje z radości, kiedy Go poprosisz o takie coś. On jest stworzony do tego. On tak bardzo to kocha. Tak bardzo kocha pomagać i rozumieć. Bo On jest duchem mądrości i zrozumienia. Halleluja. On nie zostawia cię z literą, ale daje ci zrozumienie, jak to możesz w życiu wykorzystać. Amen. Halleluja. Halleluja. Bojaźń Pana jest niesamowita. Bojaźń Boża to jest coś, co można mówić i mówić. Wiecie, ja nie zdawałem sobie sprawy. Ja myślałem, że takie kazanie na 15 minut mam dzisiaj, ale ja chciałbym drugą godzinę zacząć mówić. Jeszcze mam jedną kartkę. Nigdy nie przygotowałem, nie zapisywałem, ale tutaj nie dam rady. Halleluja. Ale chcę was pocieszyć, że to zmierzamy do końca. Ja przeczytam tylko kilka, które wybrałem sobie z bojaźni Bożej. Czytajcie to sami. Ja wam tylko kilka dam na smak. Na rozkoszowanie się, na zasmakowanie. Nagroda za pokorę bojaźni przed Panem jest bogactwo, cześć i życie. Przypowieści. Nie powiem, który rozdział, znajdźcie.
Nagroda za pokorę, bojaźń przed Panem, jest bogactwo, cześć i życie. Bojaźń przed Panem prowadzi do życia i trwałego zadowolenia. Tego, kto ją posiada, nienawidzi zło. Przypowieści znajdźcie. Przed Panem, bojaźń przed Panem prowadzi do życia i trwałego zadowolenia. Wiecie, nie znalazłem lepszego słowa, które może mówić o całym życiu. Kiedyś na spotkaniu modlitewnym jeden z naszych kochanych braciszków mówi świadectwo ze łzami w oczach i mówi tak: Bóg mnie dotknął, uzdrowił mnie. I tak sobie myślę, czym ja sobie zasłużyłem. Jest tyle młodych, wspaniałych ludzi. Jest tyle dzieci, młodych ludzi, które potrzebują uzdrowienia. A mnie, Boże, takiego starego człowieka dotykasz i uzdrawiasz. Przecież ja już jestem blisko bramy. I tak to powiedział. Ze łzami w oczach mówi: Panie, czym ja sobie zasłużyłem? Wtedy przyszło mi takie słowo: wchodząc w bojaźni Bożej, my niczym sobie nie zasłużymy, ale otwierasz zawór Bożego błogosławieństwa. Chodząc w bojaźni Bożej, kiedy zapierasz samego siebie, kiedy mówisz nie do swoich zachcianek, do swoich emocji, do swoich różnych rzeczy, które są fajne rzeczy, ale mówisz do tego nie na korzyść Bożej woli, a potem bierzesz swój krzyż i mówisz: Panie, stracę to, ale chcę być, abyś Ty był najważniejszy w moim życiu. I idziesz z Jego krzyżem każdego dnia i naśladujesz Jezusa Chrystusa. A Bóg wynagradza. On mówi: ja nie wiem, jak to się stało, ale Boże błogosławieństwo płynie i płynie. Moje słowo dałem, Ty zrobiłeś swoje, a ono płynie. Halleluja. Bóg wynagradza długim życiem. On Ciebie uzdrowi nawet w podeszłym wieku. On Ciebie dotknie nawet wynagradzając Bożym błogosławieństwem. On dotknie Twojego życia nawet wtedy, kiedy powiedziałeś, by już nie zasłużyłem na to. Boże, przecież ja potrzebuję, inni ludzie tego potrzebują. I popatrzmy, inni ludzie tego potrzebują. Nasze nastawienie się zmienia. Nie patrzymy na to, co ja potrzebuję, ale na to, co inni potrzebują. A Bóg otwiera błogosławieństwo na Ciebie. A Ty wzruszasz się i mówisz: Boże, ale przecież ja proszę dla innych. Ja proszę Ciebie o tych, którzy cierpią. A Bóg ulży w Twoim cierpieniu, bo to tak działa. Halleluja. Bojaźń Boża to jest to, że nie zabiegasz o swoje, nie ciągniesz do siebie, ale wręcz dajesz. Halleluja. Halleluja. A Bóg otwiera błogosławieństwo i zastanawia się: Panie, dlaczego mnie to błogosławieństwo tak spotyka każdego dnia i każdego dnia? I Boże Słowo mówi, że nawet w podeszłym wieku, nawet w starości przynoszą owoc. Halleluja. Halleluja. Bogu dziękuję za naszych seniorów. Bogu dziękuję za ludzi, którzy są naszym przykładem, którzy są ojcami, matkami wiary. Halleluja. Dziękuję Bogu. Dlatego, że za bojaźń Bożą, która jest w waszym życiu, ale każdego dnia pielęgnujcie to. My to chcemy widzieć. My chcemy się uczyć. Dlatego, że bojaźni Bożej trzeba się uczyć. Tak Słowo Boże mówi. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Wiecie, co to jest skarb? Nie tak dawno ktoś mówił, że idzie z dziećmi szukać skarbów. Jest jakaś taka gra, jakaś zabawa, tak jak kiedyś pod podchody żeśmy się bawili. Bawią się w szukanie skarbów. I zajęło im to prawie, że pół dnia. Znaleźli jeden tam skarb, ale jeszcze nie byli tak dokładnie zachwyceni tym, że to nie było to. Wiecie, bojaźń przed Panem to Jego skarb. Bojaźń Boża, bojaźń przed Panem to Jego skarb. Skarb to jest coś, co za wszelką cenę chcesz mieć. Jest napisane w Słowie Bożym o jednym człowieku, że był w stanie, poszukując pereł, poszukując skarbów, był w stanie sprzedać wszystko. Sprzedał dom, sprzedał samochód, sprzedał posiadłość, sprzedał swoje akcje, sprzedał wszystko, co miał w domu, wszystkie klejnoty, wszystkie bogactwa. Miał dużo różnych skarbów, bo był zbieraczem tych skarbów, ale wszystkie sprzedał za to, żeby odkupić jeden skarb. Jeden skarb. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Warto sprzedać wszystko, aby zdobyć ten jeden skarb. A mając ten jeden skarb, wszystko wylewa się z powrotem błogosławieństwo. Halleluja. Chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy stając przed Bożym obliczem, bojaźni Bożej, z bojaźnią i ze drżeniem sprawowali swoje zbawienie. To jest naprawdę wspaniały skarb. Amen. Halleluja. Wiecie, naprawdę w moim sercu jest taka wdzięczność. Jest najlepsze słowo, to jest najlepsze słowo, najlepsze bogactwo, które mogę wam dać.
które właściwie nawet ja wam nie mogę dać, ale Jezus Chrystus. Bóg Ojciec od wieków zaplanował, że kiedy będą żyć w bojaźni Bożej, kiedy mój lud ukorzy się przed moim obliczem, kiedy będzie mnie szukał, pamiętacie to słowo, kiedy będzie mnie szukał całym swoim sercem, kiedy w poście i w modlitwie, kiedy w szukaniu będą pracować, będą szukać, będzie ich to dużo kosztować, ale będą szukać, wtedy mnie znajdą, a ja zwrócę swoje oblicze, otworzę zawory Bożego błogosławieństwa i nie będzie nikt w stanie zamknąć tych zaworów, dlatego że tych, którzy szukają Pana, obdarowuje Boże błogosławieństwo, bogactwo, cześć i chwała. My nie zasługujemy na to, nawet mówimy, Boże, przecież to Tobie się należy, ale Bóg mówi, dla bojaźni Bożej, która jest w Was, ja to otwieram. Halleluja. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Dążmy do bojaźni Pana. Czytajmy Boże Słowo. Szukajmy bojaźni Bożej. Uczmy się bojaźni Bożej. Uczmy się. Bo wiecie, wszystkie te dary, które Duch Święty przynosi, są cennymi, wspaniałymi darami. Ale bez bojaźni Bożej nie jesteśmy w stanie. Na samym końcu bojaźń Boża jest dwa razy podkreślona. W bojaźni Bożej będzie miał upodobanie. Halleluja. Duch bojaźni Bożej. I tego chcę wam wszystkim życzyć. Halleluja. Niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Żyjmy w bojaźni Bożej. Szukajmy Go. Szukajmy Go. Nie to, co na zewnątrz, ale to, co w sercu jest. Królestwo Boże to nie jest to, że ty musisz być łokciami, przepychać się, musisz być pierwszy, najlepszy. Właśnie, że wtedy, kiedy jesteś najniższy i usługujesz tym, którzy potrzebują pomocy, wtedy bojaźń Boża jest wywyższona. Halleluja. Imię Jezusa jest wywyższone. Amen. Amen.